rozdział 26, bitwa pod Hradcem Kralowe. Tutaj powołuje się kronikarz na Augusta Sedlaczka, Józefa Pekarza i inne autorytety hagiograficzne, wywodzące, że poważnym źródłem poznania dziejów są także zdarzenia lokalne, odbijające wydarzenia światowe, że tak powiemy, w kropli wody. Otóż kropla wody, zwana Hradek Krawlowe, jest kronikarzowi pamiętna tym, że w niej zaczynał swój żywot jako malutki wymoczek, jako pierwotniak tamtejszego gimnazjum i w ogóle. Wtedy oczywiście uważał tę kroplę za cały świat, ale dość o tym. W największą wojnę wkroczył Hradek Krawlowe uzbrojony w jedyny karburator, a mianowicie w browarze, który do dzisiaj istnieje za kościołem świętego ducha, tuż obok domów kanoników. Być może, iż właśnie to sąsiedztwo oddziaływało na absolut tak, iż zabrał się on do ważenia piwa zdecydowanie i żarliwie katolickiego i z niego powstał wśród mieszczaństwa hradeckiego stan, z którego nieboszczyk biskup Brynych byłby miał bardzo dużą uciechę. Ale Hradek Krawlowe jest jakoś niedobrze ustawiony i dlatego bardzo rychło znalazł się w łapach Prusaków, którzy w luterskiej zaciekłości rozbili browarowy karburator. Pomimo to Hradek, wierny ciągłości historycznej, utrzymał swoją przyjemną temperaturę religijną, szczególnie w czasach, gdy diecezją tamtejszą zarządzał oświecony biskup Linda. Lecz nawet wówczas, gdy kolejno przychodziły bobinety, Turki i Chińczyki, zachował sobie Hradek dumną świadomość, że po pierwsze ma najlepszy wschodnioczeski teatr amatorski, po drugie ma najwyższą wschodnioczeską dzwonnicę i po trzecie – na kartach jego dziejów jest zapisana największa wschodnioczeska bitwa. Krzepiony tymi myślami przetrwał Hradek Krawlowe najstraszniejsze doświadczenia największej wojny. Gdy runęła Rzesza Mandaryńska, na czele miasta stał roztropny burmistrz pan Skocztopole. Panowanie jego wśród powszechnej anarchii było pobłogosławione względnym spokojem dzięki mądrym radom biskupa Lindy i szanownych panów radnych ale przybłąkał się do miasta jakiś krawczyk. No, uczciwszy uszy, Hamp się nazywał, a był to, żal się Boże, rodek hradecki, ale od dzieciństwa włóczył się po świecie i nawet służył w legii cudzoziemskiej, taki awanturnik. Szedł z bobinetem, zdobywał Indie, ale gdzieś koło Bagdadu zdezerterował, niby igła przyślizgiwał się między baszy buzukami, Francuzami, Szwedami i Chińczykami, Aż się dostał z powrotem do miasta rodzinnego. Więc ów Krawczyk Hampel nasiąknął bobinetyzmem i po powrocie do Hradka nie myślał już o niczym innym, tylko o tym, jak zagarnąć władzę. Szycie ubrań już go nie pociągało. Więc zaczął wszystkich krytykować i kopać dołki pod bliźnimi i ciągle gadał, że to jest tak, a to owak, i że w Radzie Miejskiej siedzą same łobuzy, a pieniądze w towarzystwie kredytowym niepewne a cały pan burmistrz skocz do pole, to stary fujara i tak dalej. Niestety, tak już podczas wojen bywało i bywa, że obyczaje bydlęceją, a szacunek dla władz znika. też dzięki temu zyskał Hample kilku zwolenników i wespół z nimi założył partię radykalno-rewolucyjną. Pewnego dnia lipcowego, wyżej wymieniony pan Hample, zwołał na małym rynku wielki wiec, i stojąc na pompie wykrzykiwał między innymi, że lud żąda, aby nikczemnik, reakcjonista i biskup Pachołek, skocz do pole, złożył urząd burmistrzowski. Na to odpowiedział pan skocz do pole rozplakatowanymi ogłoszeniami, że jemu, jako prawnie wybranemu burmistrzowi, nikt nie będzie rozkazywał, a już najmniej jakiś powsinoga i dezerter. Że w dzisiejszych niespokojnych czasach trudno rozpisywać wybory, i że nasz rozsądny lub sam wie co i jak i tak dalej. Ale Humpl tylko na to czekał, żeby zrobić swój bobinetowski kawał. Opuścił swoje mieszkanie na małym rynku i kroczył wymachując czerwonym sztandarem, a za nim szły dwa smyki walące ze wszystkich sił w bębny. W taki sposób obszedł wielki rynek, przez chwilę stał przed biskupią rezydencją, po czym przy odgłosie bębnów wyruszył w pole. Nad rzeką Orlicą stanął na miejscu zwanym na młynku, tam wbił drzewce sztandaru w ziemię i siadłszy na bębnie napisał wypowiedzenie wojny. Potem wysłał oba smyki do miasta, aby bębniąc na wszystkich miejscach odczytywali jego manifest tego brzmienia: W imieniu jego cesarskiej mości cesarza Bobineta rozkazuje królewskiemu wianowemu miastu Hradkowi Krawlowe. Aby klucze bram miejskich złożyło w moje ręce. Jeśli rozkaz nie będzie wykonany przed zachodem słońca, poczynię zarządzenia wojskowe i o świcie uderzę na miasto artylerią, jazdą i bagnetami. Chronić będę życie imieni jedynie tych, którzy najpóźniej o świcie stawią się w moim obozie na młynku, przynosząc wszelką nadającą się do użytku broń i składając przysięgę na wierność Jego Cesarskiej Mości, cesarzowi Bobinetowi. Parlamentariusze zostaną rozstrzelani. Cesarz nie pertraktuje. Generał Hamp. Manifest ten został odczytany i spowodował pewien zamęt osobliwie, gdy kościelny od Świętego Ducha zaczął na Białej Wieży dzwonić na popłoch. Pan Skocztopole odwiedził biskupa Lindę, który jednakże wyśmiał się z niego. Potem zwołał miejską radę na posiedzenie nadzwyczajne. I zaproponował wydać generałowi Hamplowi klucze miejskich bram. Ustalono, że takich kluczy nie ma. Kilka historycznych zamków i klucze, jakie znajdowały się w Muzeum Miejskim, zabrali Szwedzi. Wśród takich kłopotów nadeszła noc. Przez całe popołudnie, a specjalnie wieczorem, snuli się ludzie alejami w kierunku miejsca na młynku. Gdy spotkali się znajomi, to jeden do drugiego mówił, ależ naturalnie. Idę ja popatrzeć na ten obóz tego błazna hampla. Przybywszy na młynek, widzieli łąki pełne już narodu, a przy dwóch bębnach adjutant Hampla przejmował przysięgę wierności cesarzowi bobinetowi. Tu i ówdzie płonęły ognie, wokół nich migało ludzkie cienie, jednym słowem, wyglądało to wszystko bardzo malowniczo. Niektórzy powracali do hrabka jawnie przygnębieni. W nocy widok był jeszcze wspanialszy. Burmistrz, skocz do pole, wszedł po północy na Białą Wieżę i oto widział, że ku wschodowi wzdłuż Orlisy płonęły setki ogni. Tysiące ludzi krzątało się dookoła nich, a łuna od ogni była krwawa i ogromna. Najwidoczniej robią tam okopy. Burmistrz szedł z wieży, wielce zatroskany. Stało się jasne, że generał Humble nie przesadzał, mówiąc o swych siłach wojskowych. O świcie wyszedł generał Hampel z drewnianego młynka, gdzie całą noc przesiedział nad planami miasta. Kilka tysięcy ludzi na ogół w cywilu, co prawda, ale przynajmniej w czwartej części uzbrojonych, stało już w szeregach czwórkami. Tłumy starców, kobiet i dzieci tłoczyły się opodal. Naprzód! zakomenderował Humble i w tejże chwili zabrzmiały rożki i waltornie trębacze światowej firmy pana Czerwieniego. Fabryka instrumentów dętych. I przy dźwiękach radosnego marsza zmierzził się w żywot Jadwice. Ruszyły zbrojne siły hampla ku miasto. Pod miastem zatrzymał generał Hampl swoje zastępy i wysłał naprzód trębaczy i herolda z wezwaniem, aby ludzie niewalczący powychodzili z domu. Jednakże nie wyszedł nikt. Domy były puste. Mały rynek pusty. Wielki rynek pusty. Całe miasto puste. Generał Hampl podkręcił wąsa. I ruszył ku magistratowi. Był otwarty na oścież. Wszedł do sali obrad, zasiadł na miejscu burmistrza. Przed nim na zielonym suknie leżały już z góry przygotowane arkusiki papieru listowego i na każdym z nich były kaligraficznie powypisywane nagłówki w imieniu jego mości cesarza Bobineta. Generał Hamble podszedł ku oknu i zawołał. Żołnierze, bitwa zakończona. Zbrojną ręką zgnietliście klerykalne rządy magistrackiej kliki. Dał kochanego naszego miasta, nadejdzie era postępu i wolności. Trzymaliście się wspaniale. Na zdar. Na zdar, odpowiedziało wojsko i poszło do domu. Także do domu burmistrza powracał jeden z bojowników Hampla. Później mawiano o nim Hampelman, dźwigając na ramieniu karabin po jakimś nieznanym żołnierzu chińskim. W taki to sposób stał się pan Hampl burmistrzem. Trzeba zaznaczyć, że także jego roztropne rządy były pobłogosławione względnym spokojem wśród powszechnej anarchii, dzięki roztropnym radom biskupa Linde i szanownych panów radnych.